Proszę panie premierze, Piotr Skoliński, Bloomberg. Pytanie krótkie. Czy sądzi pan, że jutro Niemcy zgodzą się na to, żebyśmy mogli wysłać Leopardy na Ukrainę? Dziękuję. Dzisiaj w ostatnich dniach właściwie daje się zauważyć taka bardzo duża presja na Niemcy, jeśli chodzi o wysłanie tych nowoczesnych czołgów Leopardów na Ukrainę. Ale powiem państwu, że jestem tutaj umiarkowanie sceptyczny, umiarkowanie pesymistyczny, ponieważ Niemcy bronią się przed tym, jak diabeł przed święconą wodą. Nie chcą posyłać nowoczesnego swojego sprzętu, w szczególności tych Leopardów.